jak jest. Aha, człowieku, wiesz, że pierwszy bywał niegrzeczny, po paru głębszych, wręcz niebezpieczny, hałaśliwy i kutliwy, lubił walczyć i to wcale nie na niby. Drugi często palił szlugi, język cięty czy za długi, szukał wrażeń, autor zdarzeń poprzez dragi, popadł w długi. Trzeci mówił jakoś leci, że zawsze i wszędzie dobrze będzie, ale raczej chłopak w błędzie, bo lądował gdzie? Na komendzie. Czwarty nadzbyt otwarty, na pieniążki grywał w karty. Dusza, dusza, hazardzisty, powiadali wokół wszyscy. Piąty zdolny i mądry, dwa fakultety, ambitne priorytety, miał marzenia do spełnienia, reszcie życzy powodzenia. Szósty osobowo pusty, w sobie zamknięty, rzadko uśmiechnięty, jedynie co to palił skręty, zakręcone na wszystkie strony. Siódmy małomówny, lubił tak zrobić, się nie narobić, konkret, przekręt kombinował, miał w kieszeni, a nie pracował. Ósmy lojalny, uczciwy, wobec wszystkich sprawiedliwy, charakterek miał cierpliwy, materialnie nie był chciwy. Dziewiąty wyroki i sądy, pracował dla mafii, to potrafił, bójki, przemoc, wyłudzenia, taki był jego punkt widzenia. Dziesiąty naprawdę dobry człowiek, poukładane kompletnie w głowie, dom, rodzina, dobra praca, mówił być dobrym, to popłaca. Było ich 10, razem się wychowali, kiedyś wojsko, potem studiowali, różne plany na życie mieli i myśleli, to nigdy nie podzieli, ledwie w przypadku powstała przeszkoda, bo nie chcą sobie teraz ręki podać. Kiedyś świetni przyjaciele, a teraz ich różni zbyt wiele. Ruchał dziwki, wciągał koks na nocne rozrywki, przepierdalał sos. Drugi wpierdolił się w długi los, taki kasyna, maszyny, firmowe garniaki. Wydawał więcej niż mógł zarobić, kobita i wspólna z chuja go zaczęły robić. Trzeci i czwarty, bracia nierozłączni, pod jedną celą, drugim przybijają piątki. Piąty na rejonie trudnił się dealerką, nokautował gości swoją mocną lewą ręką. Twarde dragi nie były mu więc obce, dziś jak wrak stoi żebrze pod dworce. Szósty łeb do nauki zawsze miał, zrobił magistra, siódmy się śmiał. Ósmy, dziewiąty pod sklepem biją, tacy jak dziesiąty zawsze w ryj ich biją. Było ich 10, razem się wychowali, kiedyś wojsko, potem studiowali, różne plany na życie mieli i myśleli, to nigdy nie podzieli, ledwie w przypadku powstała przeszkoda.